Dobrze, to mówicie, gram jakąś sesję dzisiaj, tak? Coś tam, co tam masz pod ręką? Warlock. A, no to niech będzie. Cześć, witam na kanale WRPG, ja jestem Amnezja i dzisiaj ze mną jest Janek, Michał i Wojtek. Będziemy dzisiaj grać w Warlocka. Wojtek będzie prowadzić. No i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego fajnego. Przypominamy o zbiórce, która w tym momencie jeszcze trwa. Witam serdecznie wszystkich. Dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj wam poprowadzić właśnie Warlocka, przybliżyć trochę ten system, no i pokazać, z czym właściwie to Honheim jeść, bo tak jak powiedziałaś, wystartowała zbiórka, już jest ufundowana, tam w 4,5 godziny nam się ufundowała. Nice. Ale teraz zbieramy na kolejne progi. Zamysł Honheim jest taki, że robimy wyprawy na dosyć spaczony region w Królestwie. Tam są fajne nowe profesje, gdzie bohaterowie się w nie po prostu wcielają, porzucają swoje dawne życie, co się tam działo w Królestwie wcześniej, tylko dostają nowy przydział, tak? I muszą realizować różne zadania na zasadzie takich wypadów. Jest główny fort, tak? I w tym forcie tutaj nasi gracze będą dzisiaj zaczynać i po prostu wyruszamy z jakąś konkretną misją, a potem wracamy, bo nie możemy tam za długo zabawić. A dlaczego? To pewnie się dowiecie w trakcie sesji. Znaczy się widzowie, bo gracze tutaj już zostali o pewnych rzeczach wcześniej ostrzeżeni. Ale nie będę tutaj wam za dużo spoilerował. W każdym razie, jeżeli was zainteresuje sesja, to oczywiście zapraszam na zbiórkę, żeby też poczytać sobie. Wspieram to łamane Honheim. I kiedy trwa zbiórka? Zbiórka będzie trwała do 13 grudnia. To jeszcze dużo czasu. Jeszcze sporo, także mam nadzieję, że tam sporo nam się uda po prostu zrobić. A fajny motyw jest taki, że to wszystko wydajemy w boksie takim, więc są tam karty, różne inne gadżety. Tak mogę tylko jeszcze wspomnieć. Okej. To byłoby, jeżeli o to chodzi, to na taki wstęp. Będziemy, myślę, mogli w takim razie zacząć, ale oczywiście standardowo musimy zacząć od przedstawienia po prostu naszych graczy. Ale zrobimy to troszeczkę tak bardziej fabularnie. Ja może zacznę. W takim razie, słuchajcie. Znajdujecie się w forcie. Jesteście tutaj od jakiegoś czasu. Niedawno przyszliście swoje kursy przygotowawcze. Zostaliście przydzieleni do konkretnych stanowisk, jakby macie swoje obowiązki. Czyli przyjęliście konkretne profesje dla tej tutaj społeczności. Zaraz o nich dokładnie opowiecie, jak to zazwyczaj bywa. Z rana jest taki poranny, zwykły rytuał. Wcale się nie zanosi na to, że po prostu później będą mogły dziać się bardzo dziwne, krwawe i straszne rzeczy, a przecież, jak wiecie, na Honheim no nie jest wesoło. Wszędzie mówią, no fajnie, otrzymasz te 1000 sztuk złota i dożywotnią emeryturę, ale jeszcze nikt tego chyba, przynajmniej wam o tym nie wiadomo, ale chyba tego nikt jeszcze nie otrzymał tej nagrody. No ale jakoś trzeba sobie radzić. Może się dowiemy od was, w jaki sposób tutaj trafiliście, co was skłoniło, albo może ktoś was skłonił do tego, żeby tutaj się przyłączyć na te wyprawy. Może macie jakiś tutaj inny pogląd na to, co się dzieje. Zobaczymy, tego wszystkiego się dowiemy. Zacznijmy najpierw od naszej akolitki. Proszę, przedstaw się i powiedz coś o sobie. No więc nazywam się Elara i jestem akolitką trzykrotnie błogosławionej. Dlaczego tutaj w ogóle jestem? No głównie właśnie dlatego, że moja naczelna kazała mi tutaj przyjść i stwierdziła, że moje fenomenalne zdolności magiczne, które ujawniły się już jakiś czas temu i teraz staram się, żeby były jak najlepsze, no to właśnie stwierdziła, że tutaj się na pewno przydadzą. I dlatego tutaj jestem, żeby wspomóc królestwo w walce z demonami.
Dobrze, Elara, słuchaj. Przejdźmy dalej. Przejdźmy do naszego niuchacza. Powiedz coś o sobie. Nazywam się Tirionel, jestem elfem. Uważam, że obecność demonów w całym królestwie, a w szczególności w Honheim, jest dowodem na zdradę dawnych bogów i na pewno, jeśli będę kukał i grzebał i kopał za jakimiś informacjami i szczegółami w tym rejonie, to na pewno się do czegoś dokopię i będę mógł wyciągnąć to ku szerszej opinii, żeby wszyscy też mieli tego świadomość. Panie inkwizytorze. Nazywam się Wójtmon. Tropię spaczenie tam, gdzie się tylko da. Jestem krasnoludem. Oskarżyłem swego czasu członka Królewskiej Rady o kolaborację ze spaczeniem i... Ale niestety nie udało mi się zdobyć wystarczającej ilości dowodów na to, aby go skazać. Pokazać, że jest winny. Przez to teraz jestem na celowniku jego zwolenników. Na tropie spaczenie, gdzie się da. I walczę z nieczystymi siłami. Dobrze. Tak się generalnie składa, że nie jesteście ze sobą do końca jeszcze zapoznani, chociaż pewnie w forcie przez te kursy, które tutaj się odbywały, tak, przez to wprowadzenie, różne szkolenia, to gdzieś tam może się widzieliście, ale tak generalnie to jeszcze nie mieliście okazji ze sobą współpracować, dlatego generalnie zaczniemy w taki sposób. Elara, obudziłaś się rano, wypełniłaś swoje pierwsze obowiązki, pewnie wznosiłaś jakieś modły. Dokładnie. Udało się po prostu na takie spotkanie z resztą akolitek. Siedzicie w tym momencie, tak, w takim dosyć luźnym towarzystwie przy jednym z ognisków na zewnątrz, tak? Na podwórzu. Widzisz dookoła sporo kręcących się różnych ludzi. I ludzi, krasnoludy, elfy, nawet jakieś jacyś goblini. No, gobliny też sobie tu przechodzą, tak? Nie jest to jakiś widok tutaj szczególnie nadzwyczajny, że gobliny też tutaj pracują. No ale siedzisz, dostaliście tutaj wraz z resztą akolitów strawę. Siedzicie przy ognisku. Sobie podchodzi do ciebie taki jegomość. Wygląda, jakby już jakiś czas tutaj w tym forcie był. Nie przedstawia się, ale tak podchodzi. Tak jakbyście się znali, chociaż ja mówiłem, pierwszy raz go tutaj tak właściwie widzisz. I mówi z taką miską strawy, tak ma też przy sobie. Podchodzi do ciebie i się pytasz, mogę się dosiąść? Zapraszam. Niech trzykrotnie błogosławiona cię błogosławi, nieznajomy. Przesuwam się troszeczkę na tym pieńku, na którym siedzę. Troszeczkę odsuwam moją czarno-czerwoną szatę, żeby miał miejsce. Tak jak mówiłem, on ewidentnie też jest akolitą. Jakiś czas już tutaj musi pracować. Może to wina tego, że jego strój już nie jest takiej pierwszej świeżości. Jest potargany, tak, brudny. I jego broda nie za długa, ale no nie jest do końca zadbana. No ma dosyć za to długie też włosy. I no widać ślady walki na jego twarzy. Już nie jedną bliznę musiał zdobyć. Chociaż ciekawe, czy to akurat w Honheim. Może to jest znak jego dawnego życia. Ale on tak, wiesz co, bez ogródek pyta... Widzę, że jesteś nowa. Tak, właśnie skończyłam szkolenia. Czekam na swoją pierwszą misję. Tak. 1000 sztuk złota cię skusiło? Czy coś innego? W zasadzie bardziej możliwość rozwinięcia umiejętności magicznych. Mhm. To musisz mieć niezłe ambicje. No, chciałabym troszkę... skupić się na tej magii. Skoro trzykrotnie błogosławiona obdarzyła mnie takim darem, no to znaczy, że muszę go jakoś dobrze wykorzystać, prawda? Tak, 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 tak. A ty dlaczego tutaj jesteś? W ogóle Elara, wyciągam do niego rękę. Nihil. Bardzo mi miło. Tak. Ja tutaj trafiłem... Jakby to powiedzieć... Chciałem zrzucić... habit...
Ale przyszedł do mnie komisarz i powiedział, no słuchaj, pewnym ludziom to się nie podoba, albo pójdziesz na Honheim i będziesz tam służył, albo będziesz służył wąchając kwiatki od dołu, to stwierdziłem, przyjdę tu. Ale w sumie jest ciekawie, tak? Tak. Opowiesz mi, co się dzieje tam? No w końcu tam byłeś, to takie będę miała... Będę lepiej przygotowana. Tak. Demony. Mnóstwo demonów. I portale. Portale są najgorsze. Kiedy wyłaniają się portale, mutuje nawet teren, krajobraz. Wyobraź sobie, że kiedyś wyszedłem na zwiady. Miałem trzymać pieczę nad pewną grupą niuchaczy. I wszyscy myśleliśmy, że podążamy dobrą ścieżką według naszych wcześniejszych map, które dostaliśmy. No po prostu była gdzieś tam droga, lasek, tak. Ale jak wracaliśmy, to się okazało, że tam się pojawiła jakaś wielka wyrwa, nie mieliśmy jak przejść, był duży uskok. Potem szukaliśmy jakiegoś innego przejścia, nagle gdzieś pojawiły się ruiny całego miasteczka. To miasteczko było oczywiście puste, ale ruiny... Miałem wrażenie, że krzyczą. Że krzyczą? Ojej. Tak się zmroził. I powiedział, no ale nieważne. Obyście nigdy czegoś podobnego tam nie doświadczyli. A jak już mówiłem, z tymi demonami, to tak. To tak jest różnie. Dobrze. Rozmawiacie sobie tam. Na ten... Idziemy dalej. Panie niuchaczu, ty musiałeś dzisiaj wstać po prostu bardzo, bardzo szybko. Była szybka pobudka. Jak to, że tak powiem, u was nie ma za dużo tutaj spania, bo wy jesteście cały czas na takim wysuniętym posterunku. Przed fortem, można tak powiedzieć, tak? To jest dosyć ciekawe, bo no, niuchacze mają to do siebie, że potrafią węchem dosłownie i takim poczuciem złapać, kiedy demony są blisko. Tak? Wy to przeczuwacie, wy to macie w trzewiach. I dlatego też obozujecie jako frakcja, jako cała profesja, przedstawiciele tej profesji na takim wysuniętym obozie. I teraz ty po prostu w tym momencie jesteś już dawno porannym po prostu takim też rytuale swoim, nie? Podchodzi do ciebie twój nowy znajomy, tak? Taki przywódca grupy, można powiedzieć, tak? Takiego pododdziału i mówi, cześć, Tiringal? Tirionel. Witaj. Tirionel. A, widzisz. Przepraszam, tu, wiesz co, pełno ludzi się tutaj przeplata, ja do końca... Nie wiem, nie pamiętam, ale postaram się ciebie, Dirionel, zapamiętać. Także... Zrobię specjalnie. Także słuchaj, będę miał dla ciebie paczuszkę. Musisz się udać do fortu, idź do karczmarza. Po prostu tutaj mamy dla jego pieska sporo jadła, takie specjalne kości, nie? Po nieumarłych. Są świetne dla jego pieska. On tutaj nam dobre rzeczy pod stołem daje, wiesz, że czasem jakiś alkohol, nie, te sprawy. Także słuchaj, ale nie chwal się tym za dużo, dobrze? Dobrze? Nie będziesz się chwalił. Świetnie. Ale widzę, że coś... Po nieumarłych się nie zmutuje ten pies? Co? Nie! Bo nieumarłych, wiesz, jak już ta energia tam pęknie, coś tam się zadzieje i już jest rozwalone, jest wszystko w porządku, nie? To można się tym bić. My się tym czasem okładamy, nie? Także słuchaj, dostaniesz tą paczuszkę, nie, i wiesz, tylko pamiętaj, no tam się za dużo, no wiesz, nie mów, że to masz, nie, tylko po prostu musisz to tam skitrać, nie, i pójdziesz do karczmarza, on będzie wszystko wiedział, no. Pytania masz? Nie, no jasne, paczka dla karczmarza dostarczyć. Ta. Śniadanie dobre było? Tak jest. No, to dobrze, to w porządku. Dobrze, to jak coś to leć, jak będziecie tam, wiesz, coś tam potrzebował, będzie miał jeszcze jakieś info, to dasz znać, nie? No. Oczywiście. Dobra. Co robisz? Czy chcesz jeszcze tutaj coś, ten czy idziesz? No, sprawdzam tylko, czy mam wszystko, zapas strzał w kołczanie, jak ten, to śmigam
do karczmarza. Dobra. Lecisz do fortu. No tutaj taka szybka, mała rozmówka. Ale słuchaj, idziesz z... No tak jakoś się złożyło, tak, że w tamtą stronę też jacyś inni ludzie idą. No i tam podbija do ciebie jakiś taki, słuchaj, młodzieniec. Nie wygląda ci tutaj w ogóle na rekruta. W ogóle jest jakoś inaczej ubrany. I to jest jakiś gość, takie masz wrażenie. No totalnie nie pasuje do tego tutaj krajobrazu. Podbija do ciebie taką jeszcze tą swoją szatą, tak, wiesz co, zawiewa. Nie? Przed tobą... przepraszam, mogę panu zająć chwilę? Nie, dziękuję, nic nie kupuję. Ale ja nie sprzedaję. Kupuję. A co takiego? Ja kupuję informacje. On teraz wyciąga zwój, kajecik, no nie, taki węgielek i tam zaczyna coś pisać, stara się za tobą nadążyć, jak ty idziesz i zadaje pytania. Dobrze. Kiedy ostatnio walczył pan z demonami? Wczoraj. Dużo ich było? Nie liczyłem, strzelałem. Świetnie. A jak panuje atmosfera tutaj w forcie? Czy ludzie sławią króla? Czy jest tutaj szacunek do korony? Nie wiem, strzelałem do demonów, nie słuchałem ludzi. Bardzo dobrze. On zapisuje te twoje odpowiedzi. No, to świetnie, bo ja tutaj przeprowadzam takie wywiady i po prostu do gazety piszę. Tak, żeby ludzie w królestwie wiedzieli, prawda, co się tutaj dzieje, bo ludzie muszą, ja uważam, że to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, co się dzieje. Jak tu trafiłeś? Z własnej decyzji. O, prawdziwy patriota. Tak, muszę się dowiedzieć informacji odnośnie demonów, skąd się tutaj biorą, dlaczego tu się wzięły. Jak się dowiem, to chętnie się skontaktuję z panem i napiszemy wspólnie artykuł. Lepiej ja panu powiem, a pan będzie pisał. Wspaniale! Kłaniam się. Rudolf Jasnobrody jestem. Tak, Tyrionel. Tak, Tyrionel. Pan Tyrionel Niuchacz. Świetnie. Dobrze. Wspaniale. Będziemy się łapać. Może wieczorem, co? Przy jakiejś tam karczmie, ognisku. Brzmi jak plan. Dobrze. Wspaniale mi było pana poznać, panie Tyrionel. Do zobaczenia. Widzisz, że on do się zobaczenia. Leci rozmawiać z kimś innym. Podbijasz do karczmy i tutaj na chwilkę urwiemy. Przejdźmy do pana inkwizytora. Panie inkwizytorze, co się u pana, kurczę, dzieje? Bo ty się budzisz w jakiejś... Można by powiedzieć, że to jest sypialnia, ale raczej dormitorium albo, kurczę, w ogóle kaplica. Gdzie ty tam jesteś? Nie, podejrzewam, że możliwe, że w jakiejś kaplicy. Dobrze. Bo doznałem już jakiegoś, że tak powiem, błogosławieństwa, wielokrotnie błogosławiony, więc że kaplica mnie zainteresowała. Dobrze. To może zróbmy tak, że byłeś na jakichś może medytacjach? Takiego? Nie byłeś jakby, wiesz, u siebie, tylko... O, fajny motyw, dobra. Budzisz się po tej medytacji, słyszysz na zewnątrz, no, że już jest gwarno, już ludzie wstali, tak dalej, wypełniają swoje obowiązki. Brzydko mówiąc, w forcie budzi się życie. Podchodzi do ciebie tejszy kapłan, też trzykrotnie błogosławionej, no i się pyta: o, dziecko, spędziłeś tutaj całą noc. Coś się stało? Tak, potrzebowałem nabrać sił, wzmocnić twoją wiarę przed kolejną wyprawą, kolejnymi spaczeniem demonami. Bardzo mi to pomaga. Się umocni. Mhm. I być może, mam nadzieję, że trzykrotnie błogosławiona wspomoże mnie w kolejnych walkach, śledztwach. Oby cię wspomogła, to jest naprawdę iście piekielne miejsce, prawda? No ale jakoś sobie radzić w tym świecie musimy. Jak mówiłem, już spaczenie jest nie tylko na zewnątrz, ale też agenci mogą pojawić się. Musimy być w baczności, prawda? Już nie chcemy, żeby nam się portal otworzył. Oj nie, miejmy nadzieję, że nigdy do tego
nie dojdzie i faktycznie dzięki wam, takim ludziom jak ty, uda się powstrzymać to całe diabelstwo, które po prostu by nie przeszło nigdy przez rzekę. To jest swoją drogą... Mam nadzieję. Robię to, w co wierzę. Bardzo dobrze. To jest swoją drogą bardzo, wiesz, ciekawe. Nie zastanawiałeś się nigdy, dlaczego tak naprawdę demony nie przechodzą przez rzekę? Zastanawiałem się wielokrotnie. Słyszałem różne rzeczy. Niektórzy mówią, że rzeka przez to, że płynie, symbolizuje w jakiś sposób życie, żywot. Inni mówią, że błogosławieństwo bogini. A inni stwierdzają, że to jest po prostu cecha. Tak jak to, że kolor włosów, kolor oczu. No to ciekawe rzeczy mówisz. Ja słyszałem z kolei, że przy ujściu rzeki w górach jest klasztor i tam się modlą po prostu gorliwie, ale nie wiem. Sam nie wiem. To by pasowało do tego błogosławieństwa. Przynajmniej moja księga tak o tym błogosławieństwa pomaga. Tak. Widzę, że jesteś gorliwy, obyś taki został i oby ciebie nie dopadły wątpliwości. Czasem tak jak mnie dopadają. Ale... Księga rozwiązuje wszelkie wątpliwości. Księga, mówisz. Jak będziesz chciał poczytać księgę, to pamiętaj, że zawsze znajdziesz tutaj swoje miejsce, także... A, czy mógłbyś coś dla mnie przy okazji zrobić? Mam niewielki podarunek dla karczmarza. To jest dobry, bogobojny człowiek. Tak bym chciał po prostu, żebyś mu zaniósł taki mały pakuneczek. To biorę ten pakunek, biorę swoją halabardę, wszystko co tam mam i wyruszam w kierunku karczmy. Dobrze. Wyruszasz do karczmy, w drzwiach spotykasz pewnego, tak po prostu szedłeś do karczmy i no, jacyś tam ludzie też wędrowali w tym samym kierunku. No i, że tak powiem, tuż przy tobie zetknęliście się właściwie przy samym progu. Taka mała, że tak powiem, wręcz konsternacja, bo prawie, że w tym samym momencie chcieliście złapać za klamki i po prostu wejść do środka, nie? Widzisz jakiegoś, kurczę, typa, ewidentnie to jest ten z tych, z obozu, z niuchaczy. Jaki cwaniaczek, masz wrażenie. Proszę panie Tyrionel, opisz się, jak wyglądasz. Swoją postawę i tak dalej. Jak cię widzimy? Oczywiście. Wysoki, tak około 1,80 m. Długie, czarne włosy spływające na ramiona. Budowa ciała smukła, chociaż w sumie nawet tego nie widać aż tak. W końcu jestem odziany w skórzany płaszcz Petrwania, który ma kolorystykę. To bardziej to będzie takie w odcieniach czarno-szarych, żeby się móc zamaskować. Okej. Okay. No i spotykasz, słuchaj, Tyrionel na swojej drodze inkwizytora. Ewidentnie to widać już po jego postawie, po jego oczach, kurczę. Opisz się, panie inkwizytorze. Przede razu widać na pierwszy rzut oka, że jestem krasnoludem. Gęsta, długa broda. Wąsy zapoczone w dwa warkocze idące w dół brody, ciężka zbroja, dosyć dobrze wyczyszczona, ze szczególnym przyłożeniem szczególną, że tak powiem, uwagą, tak, na wszystkie symbole ochronne. Znaczy widać, że jest bogobojny, jeśli może tak, boginia wojny. Na plecach duża halabarda, no to wszystko... Zarzucony, skórzany, ciemny płaszcz, bardziej tak ciemnobrązowy, trochę już lekko obłucony. Niski, ale całkiem wysoki jak na krasnoluda, coś bardziej w okolice 1,50 m, 1,60 m. Patrzysz na niego mocno z góry. Ewidentnie. Jak to elfy na krasnolud, prawda? Dokładnie. Kolor włosów i brody ciemnobrązowy. Zielone oczy. A, sorry, nie zauważyłem. Lepiej uważaj. No przecież uważam.
Dobrze się kamuflujesz. No idziesz czy nie? A, no to jak ustępujesz, to wchodzę. Wchodzę za nim, zamykam drzwi. Błyszczę coś pod nosem. Okej. Widzicie, że w karczmie tak naprawdę jest pusto, nie licząc tajemniczej postaci, zasłoniętej po prostu twarzy, kaptur, dosłownie w rogu, siedzi sobie, pyka fajkę i to jest to. W powietrzu unosi się faktycznie taki przyjemny zapach tytoniu, w ogóle takiego, wiecie, jadła też, nie? Jak podchodzicie bliżej tutaj szynkwasu do karczmarza, też przywitał was pies, podskoczył, zaczął was obwąchiwać. Generalnie wiecie, że to jest jakby standardowa procedura tutaj, tak? Ten pies to nie jest taki piesek tego, on ma świetną zdolność do wyczuwania mutantów i wszelkiego rodzaju spaczenia, więc jak on do was podchodzi, tam merda sobie ogonkiem, tak, sobie szczeknie tak przyjaźnie, to jest wszystko w porządku, nie? Ale jakby ktoś na kogoś zaczął warczeć, o, to wtedy jest grubo, nie? Wtedy jest grubo. ale podchodzicie do szynkwasu i tam słyszycie taki znajomy, ciepły głos. A, witajcie w mojej karczmie! Oby nam się, prawda? Moli, zostaw! Nie teraz! I słyszycie ujadanie psa. I teraz przenieśmy się do Elary. Pani Elaro, kątem oka widziałaś właśnie tą scenkę, że tutaj się spotkał elf i krasnolud. No po prostu żywcem wyjęta sytuacja z jakichś żartów. Prawda, jak ludzie sobie tak opowiadają, czasem jakieś żarty, to słuchajcie, wchodzi elf i krasnolud do karczmy i się zaczyna coś, nie? Po prostu i ty już wiesz, widzisz to, że to po prostu coś musiało zaiskrzyć między nimi. To moje ulubione żart. Tak. I siedzisz sobie tutaj właśnie przy tym nihilu, przy tym gościu, tak? I właściwie nie masz do niego jakieś pytanko, bo on przez chwilę zrobił się taki milczący. A jak tak walczysz z demonami, tak? To co się najlepiej sprawdza? I ja wyciągam taki malutki notatniczek i węgielek i sobie notuję, co on mówi. Ano, wyobraź sobie, że wcale nie są odporni na ogień. Palą się bardzo dobrze. O, tak. O, to bardzo ciekawe. Dobrze się palą. Ale tak. To znaczy, że tak lepiej niż na przykład ludzie, czy tak jak ludzie? Bym powiedział, że tak jak ludzie, tak około 3 dni po śmierci, może 3,5 dnia. Czyli takie ciała, wiesz, troszkę już takie. No, dobrze. To tak się palą. Tak się palą, dobrze. No, notuję tę informację. Uważam, że będzie przydatna. Tak, i nie wiem dlaczego, ale boją się wody. Boją się wody. O, no to jest bardzo ważna informacja. A to tak wystarczy na przykład mieć wiaderko z wodą i ich polać wodą, czy aż tak to nie? To zależy. Jak trafisz na byle diablika, to ci powiem, że wystarczy tam ich dobrze przechrzcić i ucieka. To może powinnam wziąć kropidło. Kropidło. Jakbym wzięła kropidło, to myślisz, że to pomoże chociaż trochę, czy nie za bardzo? Powiem ci, z mojego doświadczenia czasem to pomagało, tylko proszę, nie dziel się za bardzo tą wiedzą. Nie, no w żadnym wypadku. Bo tutaj różnie do tego podchodzą, mają mnie, wiesz co? Z jakiegoś wariata, a ja tutaj wiem więcej niż o niej, naprawdę. O. No, a trzeba korzystać z doświadczenia bardziej doświadczonych. Oczywiście, że tak. Sobie zapiszę wziąć kropidło na akcję. No, że ja sobie zanotowałam sobie i wezmę sobie kropidło. Myślisz, że główny kapłan da mi kropidło? Zorganizuj sobie sama. Tak się rozglądam, patrzę, czy gdzieś tutaj się znajdzie jakieś takie drzewo, z którego można by zrobić dobre kropidło. A to bez problemu. Fenomenalnie. Dobra, no i tak go generalnie wypytuje o słabe strony demonów, żeby coś im podpowiedział. To wiesz co, tak jeszcze w skrócie to mógł ci opowiedzieć o tym, i to był taki moment, wiesz co, że on taki złapał takie zawahanie, czy ci powiedzieć, czy nie, ale powiedział, że musisz uważać na
siebie tak naprawdę, bo demony wykorzystują to, co w tobie jest. I tak mówi, chodzi o magię. Jak powiedziałaś, że masz naprawdę ambicje, to pamiętaj, żeby się na tym nie wyłożyć. Zapamiętaj proszę te słowa. Zanotuję sobie. Widzisz faktycznie, tak jak reszta była taka, wiesz, może trochę pół żartem, może tak do końca, może z nim już coś jest nie tak, bo swoje tu przeżył. Tak, to mówił naprawdę bardzo, bardzo poważnie, nie? Okej. Okay. Stwierdził na końcu, wiesz co? W sumie to chodź ze mną. Myślę, że będę miał dla ciebie ciekawą, małą robotę. I bez słowa idzie do karczmy. Otwiera karczmę, wpuszcza cię do środka. Możesz wejść jako pierwsza. Wchodzę. Znajomy widok. Tak, samą karczmę kojarzysz. Pieska też znasz. Jak się wabi? Molly. Molly. To jak wchodzę, to tak kucam. I Molly, no chodź. Ją tam, wiesz, głaskam i w ogóle. A jaki to jest pies? Jaka rasa? To jest tak naprawdę jakiś kundelek większy. Okej. Okay. Dobrze. Piesio się cieszy. Wchodzi zaraz za tobą Nihil i wskazuje na lewo w miejsce, gdzie siedzi jakaś postać po prostu z kapturem na głowie. Nie widać jej twarzy, ale ma taką fajeczkę, taką długą, nie? I sobie temu pyka. I kiwa głową, że chodź. Idę za nim. Przeszłaś obok, tutaj obok tych dwóch gości z tego żartu. Obok krasnoluda i elfa, którzy podbijają do karczmasza i ty słyszysz, jak on ich wita. Tak? I teraz przejdźmy właśnie do nich. Ty jakby coś w tym momencie tam siadniesz do, znaczy się będziecie podchodzić do tego, tak? Do tego rogu, do tej postaci i tam zaraz przejdziemy, tylko tutaj sobie jeszcze zobaczymy, co tu chłopaki robią. Bo chłopaki właśnie spotkali karczmarza. Słucham, ja was teraz. Karczmarzu, dostałem zadanie z Fortuny Haczy. Tak, a co masz dla mnie? Jak z Fortuniu Haczy, to tak sobie myślę, wiem, o co chodzi. Co to masz? No to wyciągam zza pazuchy. Nie miałem o tym za dużo mówić, więc tylko po prostu podaję. Dobrze, on tak bierze tą, może coś tam, wiesz, naczuja. Mówię, ha, bardzo dobrze. Okej, świetnie. Chowa sobie to. Molly widać, że jest taka zainteresowana. Piesio podbiegł tam do karczmy. Do karczmarza znaczy, a jak coś, to do ciebie, w sensie teraz do inkwizytora się zwraca, tak? Panie inkwizytorze, co potrzeba? Co tam? Paczkę przywiozłem z kaplicy. A, z kaplicy, to tutaj od ojca. Ta, on tak, bierze to. Dokładnie. Mateo zawsze o mnie pamięta, tak? Otwiera to, a tam jest po prostu... to też widzisz, że tam jest po prostu kadzidło, nie? Po prostu zioła na kadzidło, on też tak bierze, zaciąga się świetnie, pachnie świetnie i tam przygotowuje faktycznie w takim naczyniu, wrzuca tam węgielek, tak? I po prostu tak, żeby było ładnie tutaj pachniało w karczmie. No, dobrze. Czy coś tutaj w takim razie jeszcze dla panów? I tutaj na niuchacza skinął głową, tak? I mówi, że na zapleczu będzie miał coś dla jego tam drużyny z niuchaczy, nie? Okej, okay, ja piwo poproszę. Ja będę chciał ciemne piwo i ujedz wołów. Dobrze. Coś znajdziemy dla pana inkwizytora, oczywiście, że tak. A z tobą niuchacz... Na chwilę wychodzi ten i daje taką niewielką po prostu baryłkę piwa. Nie? I mówi, dobrze, ale chodź tam, zjesz, nie będziesz tutaj za dużo się przebęczał, troszeczkę też odpoczniesz tutaj, nie? Jasne. No. Dobrze. Czyli tutaj panowie są obsłużeni. Nie wiem, siadacie do jednego stolika, czy osobno? Osobno. Osobno. Tak.
To teraz wróćmy do Elory. Elary, podchodzisz z Nihilem do tej postaci. I teraz w miarę jak jesteś coraz bliżej, no też widzisz te kilka szczegółów, które potrafisz teraz lepiej zidentyfikować tą osobę, tak, która tam siedzi. Musi być elfka. Elfka koniecznie, widzisz to po prostu jej sposobie tutaj siedzenia i tak dalej. Ewidentnie nie jest Sondheim. Podciąga troszeczkę kaptur, widzisz jej twarz, oczy, no ewidentnie to jest elfka. Pod tym płaszczem ma ubrane, no to muszą być jakieś takie szaty dobre. Jakaś szlachcianka, ktoś taki? Na pewno z takich wyższych sfer. I mówi Nihil teraz do ciebie. Proszę poznaj Ninę, panią komisarz z Hengaldorfu. Nina będzie poszukiwała tutaj pewnego wsparcia, można tak powiedzieć. Proszę usiąść, poznajcie się, porozmawiajcie. Siadam do stolika. Niech trzykrotnie błogosławiona cię błogosławi. I ona tam, wiesz, fajeczka, nie? Takim, troszkę na takim, że tak powiem, takim luzie z tobą rozmawia, kiwa, tak, tak, błogosławiona, tak, tak. Dobrze, będziesz chyba odpowiednią osobą tutaj, powinna Nihilowi zaufać. Ale czego się napijesz? Może piwa. Świetnie, świetnie. Bałam się, że powiesz wody. I wtedy, przepraszam, ale musiałabyś opuścić to miejsce, żebyśmy się nie dogadały. Kto w tych czasach pije wodę? No, dobrze, dobrze. Daję znać Nihilowi. Gość idzie. I tak podchodzi do Kirianola, klepie go po plecach. Tak zagląda, tak dosłownie, wiesz, przed tobą, nie? Witam. Kirianol, tak? Kirianol, tak. No, podejdź tam do tej pani w rogu, okej? Okay? Zaraz podejdę, wszystko wytłumaczę. Weź piwo, przyniosę ci następne. Podchodzi teraz do tego. Do krasnoluda? Panie inkwizytorze, tak. Sprawa jest. Wagi królewskiej. No okej, okay, gdzie? Przejdź proszę tam do tego rogu. Widzisz tam, gdzie jest ta postać w kapturze, akolitka. Tak? Czegoś potrzebujesz? Coś ci zaraz tutaj przynieść? Dobrze, wszystko będzie. Już podejdę. No, świetnie, 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 świetnie. Dobrze. No tam podchodzi teraz do karczmarza. To tak naprawdę jest pierwszy moment, kiedy się widzicie. I teraz proszę powiedz, akolitko, jak oni ciebie dokładnie widzą? Wiesz, chodzi mi też o ubiór i tak dalej. Mm-hmm. Okej, okay, no to mam na sobie czarno-czerwoną szatę z kapturem. Tylko kaptur w tym momencie jest ściągnięty w dół. Długie czarne włosy splątane w taki dość skomplikowany warkocz tutaj od samej góry i opadający gdzieś tutaj na bok. Taka troszeczkę bardziej przy kości. Widać, że lubię dobre jedzenie i dobre napoje. Może dlatego mnie z tego zakonu tutaj przegonili, bo za dużo jadłam. Trudno powiedzieć. Nie jestem zbyt wysoka, takie 1,65 m, więc to jakby nawet zbytnio krasnoluda nie przerosnę. Taki uroczy uśmiech, troszkę naiwny może nawet. Obok gdzieś sobie postawiłam kostur z góry, tak ładnie rzeźbiony z takimi boskimi znakami ewidentnie. Dość jasna skóra, no i chyba tyle. No to widzisz, jak tutaj zbliża się do ciebie i elf, i krasnolud. I Nina tak patrzy teraz po wasz ten. Znaczy, pierwsze to przedstawia się faktycznie tutaj dwóm nowo przybyłym i mówi: świetnie. Nihil to wszyscy, tak? I on tam kiwa głową, że tak. Bardzo, bardzo dobrze. No okej, moi drodzy. To siadajcie, musimy porozmawiać. Tak, to nie jest przypadek, że tutaj się znaleźliście wszyscy w tym samym momencie, ale nie przejmujcie się tym, po prostu pomyślcie o tym jako o dobrym królu, który czuwa nad swoimi dziećmi, żeby te nicie takie, nie wiem jak to powiedzieć, przeznaczenia, coś tam, że się tak dobrze, wiecie, plączą. Pytania?
Słucham tego, patrząc krzywo w krasnoluda. Okej. Okay. Ona mówi, świetnie, to dobrze, bo i tak bym wam tego nie wyjaśniła, bo nie ma takiej potrzeby. To, co teraz jest istotne, to to, że mam dla was misję. Misję, o której tak naprawdę nikt się nie może dowiedzieć. Dzisiaj będzie wymarsz na wyprawę. Wasza trójka zostanie przydzielona do rekonesansu przy Moście Płaczu. Albo Płaczliwym Moście, jak to woli. Będziecie musieli zrobić tam rekonesans i wrócić. Ja wam mówię, że będziecie musieli zrobić rekonesans, ale też kogoś znaleźć. Musicie znaleźć Belriga. Belrig to jest pewien krasnolud, który, no powiedzmy, powinien wrócić cało i zdrowo tutaj. A dlaczego jest tam? Wyszedł. Nie... Ale dlaczego wyszedł? Miał coś do zrobienia i powiedzmy, że nie wrócił. Nie wiem dlaczego, ale pragnę się tego dowiedzieć. Bardzo irytujące to jest jegomość ta. No dobrze, czyli pewnie miał jakąś misję. Zawsze chętnie pomogę Jodakowi. Właśnie. Bardzo was proszę, żebyście o tym nikomu nie mówili. Nie bez powodu wybieram właśnie takie osoby wyłowione tutaj z tego tłumu, a nie inne. Rozumiem, że to jest specjalna misja królewska. Tak. Dobrze. Nikomu nie powiemy. Tak. To jest naprawdę bardzo istotne. I jeżeli oczywiście uda wam się go po prostu tu sprowadzić, cało i zdrowo, jak powiedziałem, to będziecie mogli liczyć naprawdę na troszeczkę więcej wygód w tym przybytku, w tym miejscu. Tak? Co jeśli dobrze będzie niezdrowy? A co można być niezdrowy? Zmutowany. Zmutowany. Kontaktujący. To tak. Zmutowany raczej nie, chyba że się wpakował w jakieś kompletne łajno, no to wtedy zróbcie tak, żeby nie zwrócił na siebie uwagi, proszę. Tak, ale chcę, żeby po prostu tutaj do mnie dotarł. Natomiast no jeżeli zobaczycie, że są jakieś w nim już wpływy demonów i tak dalej, no to porządnie go zwiążcie i wtedy przyprowadźcie. Dobrze. Czyli sobie nie było, ma być doprowadzony. Ma być doprowadzony. Moja księga troszeczkę mówi inaczej na temat wpływu demonów i mutacji. Taka ładna pogoda dzisiaj, tak pięknie słońce świeci. Coś wspaniałego. Dobrze, zobaczymy, co da się zrobić. Takiej odpowiedzi właśnie. O! Przepraszam, na chwilę moją uwaga gdzieś umknęła i tak. Ale tak, to chciałem usłyszeć właśnie. I jakby coś, to karczmarz jest moim dobrym znajomym, więc na nasze spotkanie tutaj na pewno wyrazi zgodę. Także jak go przyprowadzicie, to tutaj proszę do mnie. Do karczmy. Dobrze. No i jak mówiłam, postarajcie się to zrobić tak, żeby za dużo oczu nie było tego świadkiem. Po co mają ludzie gadać, prawda? To nie są ich interesy. To ja was zostawiam. Zjedzcie coś. Na mój rachunek, jakby ja z karczmarzem się rozliczę. Dziękujemy. Elfka wstaje. Dziękujemy. Cały czas miała, że tak powiem, na widoku prawą rękę, okej? Okay? Ale widzicie teraz, jak wstała, trochę się tutaj odsłoniła i tak dalej. Zauważyliście, mignęła wam jej lewa ręka, ale ta ręka nie jest ręka. To jest proteza taka drewniana, ale takiej naprawdę bardzo jakości, bym powiedział, jak na te standardy, to jest wręcz epickie, nie? Jest naprawdę ładnie wykonana i tak dalej, ale tutaj to wygląda też tak z dwóch części, nie? Takich kawałków drewna, jakby to były same kości, nie? Taka dosyć specyficzna, ale naprawdę ładnie wyglądająca jest ta proteza. Dobrze. To jest taka istotna rzecz. No i ona wzięła się, zawinęła i wyszła. I do Nihila tylko coś tam kiwnęła głową, tak i tyle. Ja w takim razie podnoszę się, podchodzę do karczmarza. Pytam, karczmarzu, jakie jest dzisiaj danie dnia? Dzisiaj? Coś z krową związane, bo padła niedawno, znaczy się, już był jej czas. To poproszę w takim razie. Dobrze, dobrze, żaden problem. Przyniosę. Dobrze. No to wracam. A tam dla tych dwóch panów tam też coś jeszcze?
Chcecie coś do jedzenia? Ja już zamawiałem udziec wołowy. Podchodzę za nią, kładę bukłak i prosiłbym o napełnienie Dobrze. Tego piwem. Co mamy dzisiaj? Tak. Niech jest. W porządku. Tak więc w skrócie mogliście się najeść, dostać jeszcze trochę jadła na wyjście. Jak macie jakieś bukłaki, czy chcecie tam wodę, piwo, czy coś mocniejszego, to generalnie karczma was tym wszystkim poczęstuje. Czujcie się tak, jakbyście mieli naprawdę u niego otwarty rachunek, za który płaci ktoś inny. Fenomenalnie. Tak? Korzystam dowoli. No. Próbuję natomiast... wszystkiego, co ma. Dobrze. Także słuchajcie, trochę tutaj czasu mogliście spędzić i poznać się tak naprawdę troszkę, nie? Ze sobą tutaj porozmawiać. Dostaliście jakąś taką misję i generalnie przychodzi czas faktycznie wypraw, montowania ekip, ten taki dosyć charakterystyczny dzwon, który ogłasza wszem i wobec, że proszę wszystkich na zewnątrz. Tutaj atmosfera. Idziemy. Okej. Okay. Wychodzicie, no tutaj atmosfera na zewnątrz się już zgoła zmieniła. Nie jest już tak luźno jak do tej pory. No dzwon po prostu coś jakby przestawił, tak? I teraz wszyscy się zachowują dosyć poważnie i tak dalej. Wychodzą przedstawiciele tutejszych frakcji, profesji i tak dalej. I przeprowadzają oględziny i tak dalej, nie? Całą taką, nazwijmy tą musztrę i nie tylko. Natomiast z poszczególnych grup, tak, czyli tutaj z inkwizytorów, niuchaczy, z akolitek, akolitów, zostaliście faktycznie wyłowieni i powiedziano wam, że dostajecie info, dostajecie zlecenie. Będziecie musieli po prostu wyjść na wyprawę, to jest ten wasz dzień. No i zbieracie się we wskazanym miejscu pod namiotem Macieja. To jest taki goblin, on jest tutaj dobrze znany, on tutaj robi taką odprawę dla tych, którzy wychodzą. Nie? Tuż przed objaśnia im, co mają właściwie robić. Wychodzi, słuchajcie, przed wami taki właśnie goblin, nie za wysoki, z młotem na plecach. Kurczę, ten młot do niego ni cholery nie pasuje, nie? On po prostu, macie wrażenie, że ten młot jest większy od tego goblina. Jak on to po prostu niesie, albo jak on tym walczy, to jest dla was niepojęte. Ale tak jest. Wychodzi i mówi: świetnie, drużyna, tutaj mamy Elara. Tak, jestem. Tak, dobrze. Wtedy mamy Tyrionel, tak, widzisz, tutaj znowu mi tu ktoś pomieszał. Także Girionel, słuchaj. Tyrionel. Tak. Powiedziałem coś źle? Tak. Przepraszam. Także niuchaczu, dobrze, że jesteś. I inkwizytor, on tak się zmroził, jak on zobaczył twój wzrok, nie? Ty już, słuchaj, głupawka przeszła. Witamy. I również. Świetnie. A zatem mam dla was dzisiaj prostą misję. Pójdziecie na płaczący most zrobić rekonesans. Dobrze? Pójdzie z wami taki jeszcze jeden gość, to jest kartograf spaczonych ziem. Będziecie musieli po prostu czuwać nad jego bezpieczeństwem, dobrze? Oczywiście. W porządku. Przypomnij, jak daleko jest ten spaczony... Jak daleko jest ten To jest niecałe pół drogi, pół dnia drogi stąd, także... pod wieczór powinniście być takim późnym popołudniem na miejscu i wtedy po prostu na noc wracacie i o zmierzchu, czy tam jakoś po prostu na noc to już powinniście wrócić. Tak? Dobrze.
Czy są pytania? Chyba nie. Było wszystko jasne. Mhm. A na co mamy zwracać uwagę? Macie zwracać uwagę na wszelkie niuanse i zmiany w terenie. Tak? To jest bardzo, bardzo istotne. W ostatnim czasie wokół tego mostu w ogóle chodzą jakieś dziwne plotki, że tam się coś właśnie dziwnego dzieje. Ludzie, którzy tamtędy wracają, tak, z wypraw i tak dalej, robią się jacyś dziwnie smutni. Coś tam jest nie tak z tym miejscem. Nie wiemy, czy czasem tam się nie pojawi albo nie pojawiła wcześniej jakaś wyrwa, portal, który wypaczył to miejsce, prawda? I musimy coś z tym zrobić jakiś rekonesans. No, kartograf musi dobrze zaznaczyć, co się tam dzieje, i on wtedy wróci z tymi obliczeniami i może będziemy wiedzieli coś więcej, prawda? Więc to jest to. Prosta sprawa. Czy zakładamy, że most jest sprawny? Tak. Tak zakładamy. Patrzy w te swoje notatki. Chociaż... ostatnio kto próbował przejść przez most, wskoczył na niego i zabił się. Krzyczał, że nie zniesie takiego smutku. Ale to ja bym się tym nie przejmował. Bo to różnie tutaj. To wiecie, plotki takie. On mógł tam po prostu, nie wiem. Kto wszedł na most, to umierał. No tak, ale to niekoniecznie od tego mostu. My tak nazywamy tego, że to jest płaczliwy most, czy tam płaczący płaczek. Okay. Nie bójcie się. Ktoś z was niech przejdzie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, i wtedy od razu niech wraca i wtedy będzie w porządku, tak? Jakby sprawdzicie to. Trzykrotnie błogosławiona nas poprowadzi. Tak. No dobrze. Mam nadzieję, że sam most nie płacze, bo jeszcze nie paliłem na stosie samego mostu. To taki żart! Ha, dobre! Dobre! Znaczy, chyba. Powiedziałbym, że niskich poziomów. Na wysoko mierzysz. Ale trafią. No to już pożartowaliśmy, no to może ruszajmy. Czym szybciej ruszymy, tym szybciej wrócimy, prawda? Jak wiadomo, tam jest niebezpiecznie. Tak. Dobrze. No to, moi drodzy, słucham ja was. Czy chcecie tutaj jeszcze coś... w forcie ogarnąć, czy macie jakieś info, czy wyruszacie? W zasadzie to musimy tego kartografa tylko dorwać. Mhm. I chyba tyle. Załóżmy, że on będzie gdzieś opisał go wam, powiedział, że będzie miał na imię Belerond i będzie czekał gdzieś przed wyjściem. Opisał go jako takiego starszego gościa, z długą naprawdę brodą. Rozpoznacie go, bo jego broda po prostu tutaj odtąd wręcz do pasa sięga. No jest taki dosyć specyficzny gość, nie? Ale tutaj no, bardzo robi dobrze swoją robotę, tylko sam nie może wychodzić, musi mieć jakąś tam obstawę, nie? Mhm. No ja chyba idę od razu. W sensie biorę swoje rzeczy, wszystkie, plecak. Czy my to jakieś konie dostaniemy? Też się nie potrzebuje nic więcej. Myślę, że tak, no. Bierzemy konie. Bierzemy konie. Dobrze. Okej. Okay. No to tyle. To byliście w stajni, dostaliście tam swój jakiś przydział faktycznie, tak? Koni. Widzicie na zewnątrz, co prawda jest bez konia, jest właśnie Belerond, ten gość, o którym wspominał wam Goblin. Patrzy na waszą trójkę, która tam wyjeżdża z fortu. Mówi... To chyba wy. To chyba ty. Czy ty jesteś Belerond? Zgadza się. A gdzie jest twój koń? Nie dostałem. Dlaczego? Powiedzieli, że ja nie umiem jeździć i że mam z kimś jechać. Ja mówię, co za głupcy. Przecież ja bym sobie poradził na koniu. Bardzo inteligentne zwierzęta, to nie trzeba dużo umieć przy nich. Prawda? I tak głaskam moją klacz po grzbiecie. Możesz jechać ze mną, jeśli chcesz. Tak. Bardzo chętnie. No to zapraszam. Dobrze. To nie wracamy po czwartego konia, żebyś też miał swojego? On nie dostał. Nie dostał i nie chyba dostanie. Że inkwizytor załatwi, bo inkwizytorzy mają posłuch.
Tak. Posłuch jest, często ze strachu, ale nie zawsze to załatwia sprawę. No to jedźmy tak w takim razie. Do metody to przecież nie jesteś ciężki. Za wami, tak jak już jesteście, zbieracie się, po prostu się tam ładujecie na konia, idziecie i to powiedzmy do inkwizytora z tyłu podbiega jakiś strażnik. Panie inkwizytorze! Panie inkwizytorze! Tak, słucham. Podbiega i mówi tak, żeby tylko ty to słyszał. Stary ma nie wrócić.